tu pytanie. Jeżeli MDR przynudza lub nic nie mówi, to wycinać czy przyspieszać? Napisz je w komentarzu. Siemanko, z tej strony MDR. Dziś zagramy sobie znów w Boris and the Dark Survival. Kontynuujemy rozgrywkę. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się dojść do końca. Mam nowe informacje na temat ogólnie Boris and the Dark Survival. Dowiedziałem się, iż gdyż ponieważ, że dni jest 10. Ja zakładałem 5 do 7, dni jest 10 do przejścia. Nie spoilerowałem sobie rozgrywki oczywiście, ale wiem, że jest ich 10, ponieważ na YouTubie zagranicznym widziałem materiał, który tam mówił o tym, że przechodzimy całe Boris and the Dark Survival, 10 dni, coś tam tam. Więc no, to już wiem, że jest 10 dni. Okej, okay, dzisiaj gramy. Postaramy się przejść jak najdalej. Pudełka nadal nie da się otworzyć. No i ogólnie tak sobie uświadomiłem po nagraniu pierwszego odcinka, że zabrakło mi tutaj jednego tekstu typowego dla mnie. Borys! Jezu, przecież to Borys. Jak to dzień pierwszy? Ej. Ej, jakim prawem to jest dzień pierwszy? Halo, ja się nie zgadzam na takie rzeczy. Dlaczego jest dzień pierwszy? Ta gra się resetuje cały czas? Ej, to by było trochę głupie, jakby trzeba było przejść grę całą na raz. Bez sensu by to było. Tak po całości bez sensu by to było. Dlaczego mam dzień pierwszy znowu? What? Dlaczego mam znowu dzień pierwszy? Skoro nawet te naklejki tam na ścianie były na miejscu. To moje znajdźki. Coś tu jest nie tak. Nie podoba mi się. To ja muszę za tymi skrzynkami się właśnie rozglądać. Dobra, ale no tak. Jeśli wyjdzie na to, co wygląda na to, że wychodzi, że trzeba przejść grę na raz, co byłoby troszkę bez sensu, zważywszy na to, że jest system zapisu. Znaczy może nie system zapisu, co po prostu jest opcja usunięcia zapisu. Czyli, że ten zapis powinien być. Więc dziwną rzeczą jest to, że trzeba zaczynać od początku. Naprawdę dziwną rzeczą to jest. Nie wiem. Może to ja czegoś nie rozumiem? Taka szansa też jest. Taka możliwość bardziej. Że to po prostu ja czegoś nie ogarniam. Tak wiem, mijam kość. Ale ja taktycznie wolę wziąć najpierw to. Potem tamto i mieć bliżej do ucieczki. Byłby w niego nie wbiec. O właśnie. Czy jak ja zebrałem wszystkie supplies, to on mnie odpuści? Tak, odpuści. Na ułamek sekundy, ale mi odpuści. Tyle mi wystarczy. No dzień drugi normalnie jest. Nie wiem. W sumie... taktycznie sobie zostawię tutaj tą zębatkę, żeby mieć pod ręką ostatnią znajdźkę po prostu. Nic, nic. Tu jest przejście. No to lecimy dalej. Ogólnie mam lekką chrypę, co mi się trochę nie podoba, zważywszy na to, że ferie się zaczęły u mnie. Chciałbym trochę ponagrywać odcinków. Creepy Sound, wydawało mi się, że tu idzie. Chciałbym ponagrywać trochę odcinków. No ale jak mnie choroba złapie, to no... na
Chodź. Wiadomo, nie będę w stanie za bardzo. Postaram się nie rozchorować i nagrywać normalnie, regularnie. I na pewno na koniec ferii zrobię sobie mały zapas odcinków, żeby po feriach, po feriach odpocząć, co nie? Ale dosłownie, no po feriach odpocząć sobie. O nie, on tu idzie. O nie. O nie. O! New Safe House Tune. Safe House Tune? Tune to jest chyba, że nowy ten. Ścieżka dźwiękowa. Więc stamtąd poszedł, do góry albo w bok, czy on tylko tutaj przyszedł na moment i... Kurwa. A, idiota! Tylko, że mi się zupa kończy. Drzwi mi nie chcą się otworzyć. O, dobra. To jest właśnie, kurde, straszność tej gry. Spierdalaj mi stąd. Chciałbym tam pójść. Przede wszystkim sobie odnowić manę. Manę, zupę, whatever. Jest jedno radio. Zbliża się, skurwysyn. Chodź tu! Cip, cip! O kurwa. Teraz był nieco mądrzejszy, niż mi się zdawało. Easy. Easy, po prostu easy. Chuj ci w dupę. Haha, wygranet. Łatwo. Serio. Przerwa techniczna. Znowu mi się odłączają wszystkie ikonki. Myszka, klawiatura, wszystko, kurwa. Zjebane gówno. No i dobra. Odkładamy rzeczy. No i jesteśmy ogólnie wygrani. A, chcę zobaczyć, czy mam nowy tune, czy nowy fragment. Chyba nowy tune. Tak, Swinging Hellfire. Zajebiste. I uwaga! No halo, Borys! No przed chwilą tańczył, widziałem, że tańczył. Borys! O! Patrzcie, jak dansuje. O! Rozrywa parkiet normalnie. Dobrze. Ja mam na razie dwa te fragmenty, czy trzy? Wydaje się, jakbym miał już trzy. Nie, dwa mam, okej. Okay. Dobra, nadrobimy sobie te kilka dni. Trudno. Najwyżej mój pan montażysta skróci to odpowiednio. Po prostu się nie dłużyło, że przez dwa odcinki robię to samo. Nie ma, tu jest łyżka, zupka. Pójdę tutaj. Borys! Jezu, jakie straszaki chamskie. Dobra, żartowałem. Nieważne. No muszę tam iść, tak czy siak. Bye!
No i pójdzie tam, no kuźwa, no jasne. Minimum inteligencji musieli mu dać, żeby się kręcił akurat w tym miejscu, do którego gracz zamierza iść. No żartujecie sobie ze mnie, po prostu sobie ze mnie kpicie. Pójdź w dupę. Idź w dół albo w górę. O! No i to już mi się podoba. Bye! Boris! Idzie. Od lewej. Zbliża się. Słyszę go. A, nawet widzę tekstury jego. Coś czuję, że tutaj może być mój szczęśliwy dzień. O! Dostałem skrapa kolejnego do układanki. Zajebiście. Dobra, teraz popierdalańsko szybko tu. Tu będzie ostatnia część i elo. Dobra, sobie łyknę. Wezmę łynia zupki. I zanim to, to sobie jeszcze to otworzę. No. No! Groma jasnego. Już mnie nie dopadniesz. Nie masz szans. Typie, z kim ty się ścigasz? Idę nowego skrapa zobaczyć. Dobrze, tańcz. Okej, mamy już 3 na 7. Jeszcze 4 skrapy trzeba zdobyć. Musimy się tam dobrze rozglądać. Po tych pomieszczeniach, bo wiecie, jest 10 dni i w te 10 dni może nam się uda teraz dojść do końca faktycznie i zrobić całość. Więc let's go, dzień czwarty, ten. Dobra, tu mam jakiś supplies od razu pod ręką, spoko. Myszka w ogóle. Tam na prawo można jeszcze iść, więc jeśli on tam nie pójdzie, to ja się tam przejdę. Pa! To jest w ogóle takie smutne. Stoję sobie przy tym schronie. On się na mnie patrzy, widzi, gdzie ja wchodzę i nic. Nic sobie z tego nie robi. Aha, warto było tu przyjść. O kurwa. No, że nie mam przejścia. Myślałem, że inaczej jest zbudowane to pomieszczenie. Nara! No idź se, typie, w pistu, bo ja chcę tam iść. Gościu, idź se stąd. No i super. Tylko gdzie on teraz mógł pójść? Uff, nie jest to jakoś różnorodne. W sensie te poziomy nie są jakoś bardzo różnorodne. Więc ja już rozpoznaję pomieszczenia i już wiem, z których mogę łatwo uciec, a z których nie. Dobra, zbiorę to, najpierw na niego poczekam. Run for the elevator! Patrzcie, jak biegnę. Patrzcie, jak biegnę. Och, te emocje. Uch. Uch. Siema. Nara. Pa! Prawdopodobnie zgaduję, że jak zbiorę właśnie 7 tych skrapów, to wtedy mi się odblokuje ta skrzyneczka. A jestem ciekaw, co tam jest. Dobra, jeszcze dnia 5 nas nie było. Już czuję różnicę. Uhu. To już będzie ciężej. Z każdym dniem będzie tylko ciężej. To już nie będzie taka przyjemna gierka. Pierwsze 4 dni to już miałem w miarę obcykane i elo. Teraz już tak łatwo nie będzie. Poziom zupy pewnie będzie szybciej spadać.
Czyli trzeba ją jeszcze bardziej oszczędzać. Te kółeczka się kręcą mega szybko. Czy coś tu jest, czy ślepy zaułek? Nie, coś tu jest. Kostka, super. Kolejna znajdźka do przodu. O Jezu, szczerze tym razem się jednak troszkę zlękłem. I tu łatwo się nawet zgubić. Jest! To chyba ostatnia płyta, jaką można znaleźć. Z naciskiem na chyba. Dobra, skoro ty sobie poszedłeś tam, to ja pójdę tędy. Typie. A nie, nie mogę iść tędy. Ej, bo tu wyjścia nie ma. Tam to jest jedyne wyjście, tam gdzie on wyszedł. Cholera. Troszkę się zapomniałem, szczerze powiedziawszy. Odrobinkę się zapomniałem. Widzicie, już się zgubiłem. To już nie jest takie proste. No bo nawet jak zacznie mnie gonić, to ja easy. Nie muszę nawet biec. Brakuje mi kości i przepychaczki, dobra. On pójdzie znowu na górę, prawdopodobnie tam będą te części. Skoro tak pilnuję tamtego terenu. Ale ja się przejdę na prawo. Skoro on się tak góry trzyma. A nóż jednak nie jest tak inteligentny. Jakby się mogło zdawać. Dobra. Tu jest kość. Dobra. Czyli możemy iść teraz tutaj. Tam na dół jest przejście. Jest przejście. Mam nadzieję, że jest... O, kuźwa. O kuźwa. To tu na dół. Proszę, żeby tu była ostatnia część. O kuźwa. Nie ma ostatniej części, a Bendy idzie. Albo chociaż jakiś skrab. Nie wiem, cokolwiek. Halo? No to pozostało nam iść na górę. Nie ma innej drogi. I tu musi być ostatnia część. Jest ostatnia część. Musimy znowu tu na niego poczekać. Run to the elevator! Nawet za bardzo nie biegałem w tym poziomie, szczerze powiedziawszy. On tu przyjdzie prędzej czy później. Przyjdzie albo z jednej, albo z drugiej strony. Ja drugą stronę po prostu ucieknę. W sensie przeciwną do jego. Jezu, biegnie teraz przez pół mapy, co nie? O, jest. Tędy idziesz, tędy. No to ja idę tędy, ale... Halo cię, typie. No, zupa znacznie szybciej schodzi i on jest chyba szybszy. Albo mi się tylko zdaje. Ja idę zobaczyć tą płytę. Bo to prawdopodobnie ostatnia płyta jest. A safe place. Bezpieczne miejsce. To jest lepsze, to jest lepsze. To jest najlepsze. Nadal mam 3 na 7, nadal mam 3 na 7. A patrzcie, jaki fajny plot twist fabularny, co nie? Że Borys, bo ten... Te zlepki tych 7 części, które my tam zlepiamy aktualnie, to było na ścianie. W normalnym Bendim. Jak znaleźliśmy właśnie w tym miejscu Borysa. To jest taki fajny plot twist fabularny, że Borys zbierał sobie różne rzeczy, uciekając przed tym Bendiaczem. I przy okazji właśnie zbierał zlepki tego. Fajna, fajna gierka, coraz bardziej labirynt się z tego robi. To już nie jest takie fajne. Dobra, czyli tą stronę mam już odhaczoną, dobra. Tyle dobrego. Siema. Bye. No to teraz tak, biegniemy tu. Wybiegamy przy naszej lubianej, kochanej windzie. Teraz zależnie od tego, w którą stronę on pójdzie,
Ja pójdę winną. On pójdzie na prawo, to ja pójdę na lewo teraz. Jebać typa. Zresztą, że na lewo jest bardzo bezpieczny, bo jest przecież ta chowajka. Aha, na lewo nic nie ma. Super. Dosłownie nic nie ma. Nawet skrapu nie ma. No to idziemy na górę. Skoro tak się sprawy mają, to trzeba sobie jakoś radzić. Odnowię sobie żyćku. O ile mogę to nazwać żyćkiem. No już wiadomo, dlaczego poszedł na prawo. Po prawej stronie jest większość itemków. Czyli tamtejszy teren musi być najbardziej rozbudowany. W górę nic nie ma. Dołu jest. Wejdzie akurat tu, co nie? A nie, jednak nie. Czy on nie jest wcale tak inteligentny, jak mi się zdawało? A nie jest też tak przerobiony, w sensie, że on biegnie typowo do graczek. O kurwa, zobaczył mnie, no skurwiel. Sorry typie, ale nie tym razem. I mam nadzieję, że ani żadnym kolejnym. O Boże. Kręci się zabawa, kręci. No i pójdzie oczywiście tam. No żeż kuźwa. Typie. Troszkę oryginalności. Kurwa, zobaczył mnie. No nie. Ej, nie ma co biec w sumie. I tak mnie nie dogoni i tak. Ja tylko marnuję sobie manę. Manę, staminę, zupę, whatever. Nie wolno marnować zupy. Dawaj typie. Nagrywam już 33 minuty, jestem na 6 poziomie, chciałbym przejść całość. Halo typie. Dobra, to skoro ty się popisałeś oryginalnością, to ja tak. Pójdę tu, zupka. I idę teraz tu na prawo. Jebać go. Muszę znaleźć resztę rzeczy. Tu coś jest? Tak, tu coś jest. Więc halo. Bendy? A... Boris! O! Inny Bendy też idzie. Czemu on mnie nie zauważył od razu? Było trochę dziwne. Ryzykujemy biegnąc w dół? Ryzykujemy biegnąc tu. Ryzyko się opłaciło. Bo od razu mam odhaczoną tą część. Całą. Tylko teraz gdzie jest ostatnia część układanki? To jest bardzo dobre pytanie, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie jest ten klucz ostatni. Ej, ja go gdzieś musiałam pominąć. Ej, teraz to się nieprzyjemnie zaczyna robić, halo. Gdzie jest ostatni klucz? Poszedł tam na prawo, jakby sygnalizując mi, ej typie, skoro to tam zostawiłeś debilu, to teraz ja to sobie będę tam pinował. Ej, ale gdzie jest ten ostatni klucz? Wait, może tam na prawo było jednak przejście. Możliwe, że tam na prawo było przejście. Kurde. No cóż, zaraz się tam przejdziemy. Tylko staminę sobie odnowię. Tara-ta-ta-ta-ta-ta. No widzicie, to już przestaje być takie proste. Z poziomu na poziom. Ryzykuję. Wydawało mi się to pomieszczenie dość spore. Tak, to jest spore pomieszczenie. Dobrze, uda mi się to. Opłacało mi się tutaj przybiec od razu. Póki tu byłem. Nawet bardzo mi się opłacało, bo teraz bez problemu sobie już przed nim ucieknę. Od razu do windy.
a nie do chowajki. No i zajebioza, wygrane. Kolejny dzień. LOL cię typie. No i super. Kolejny dzień przeszliśmy. To też nadal nie jest otwarte. Ja mam wrażenie, że w tym pudełku może być coś nawiązujące do najbliższego Bendiego, który nadchodzi. And the Dark Revival, czy jakoś tak to się nazywało. Bo wychodzi nowe Bendy, jest w produkcji. Kolejna część Bendiego jest w produkcji. I jestem naprawdę ciekaw właśnie tego pudełka, czy tam nie będzie jakiegoś protipu dodatkowego, który będzie związany właśnie z tym, co nadejdzie w następnej części Bendiego. Dzień 7. Dobra, to sobie zostawię tutaj. Nic tu nie ma. To idziemy tu. No i ka. On pobiegł tam na prawo. Albo i nie na prawo. Okej. To było tyci creepy. Dobra. Nie mam co odnawiać, bo i tak mam sporo many. To jest pomieszczenie, w którym jest go łatwo wyminać, więc nie muszę się martwić. W razie czego jestem w stanie. To jest tuż obok chowajka i kolejne pomieszczenie, w którym łatwo go wyminać. No bo nie przydałoby się tam do góry iść. On się gdzieś tu dalej zaszedł. Tylko teraz pytanie, czy góra, czy prawo poszedł? Chyba prawo. Tu go nie widzę przynajmniej. Może go jeszcze nie widzę, on zaraz tu będzie. Będzie akuku. Akuku od Bendiego. No, wolałbym nie dostać jakiego akuku. Halo, jakieś rzeczy? Nie, no tu nic nie ma, co jest? Obszukałem już chyba trzy części całego labiryntu i znalazłem tylko dwie rzeczy. No, to już się przestaje robić takie proste. Z poziomu na poziom. W sumie z dnia na dzień. Czyli muszę się cofnąć maksymalnie. No widzicie, ja już się gubię. Ja już się sam w tym wszystkim gubię. A nie, mamy trzy części, bo tutaj jest ten klucz, który zostawiłem samemu sobie. Dobra. Tu na dół chyba też byłem. Niepotrzebnie tu idę. A nie, jednak nie byłem. A to jednak bardzo potrzebnie tu idę. Okej. W ogóle śmieszne jest też to, że w sumie z jednej strony jest większy labirynt dla mnie. To jest utrudnienie dla mnie. Z drugiej strony jest też większy labirynt dla tej sztucznej inteligencji, która próbuje mnie zatrzymać tutaj. Aka Bendy. Tu już mam ostatnią część. Teraz wystarczy go wyminąć w inteligentny sposób, na przykład w tym pomieszczeniu. Pobiegnę tam, zbiorę część i wygranat. Elo. No i po co to komu było? Elo. To już jest wygrane. Pobiegnę sobie tutaj. Biorę ostatnią część. I elo. Wygrane! Dobrze, świetnie mi idzie. 42 minuty nagrania. Ciekawostka, nagranie pierwszego odcinka trwało 39 minut. W sensie, no to nagranie było 39-minutowe. Przeszedłem tam tylko 4 poziomy. A tutaj jestem już, przeszedłem 7 i mam 42 minuty nagrania. No 43. Więc to taka ciekawostka. Skrapów żadnych nie zdobyliśmy, to mnie martwi troszkę.
Ale zauważyłem, że skrapy akurat się zapisują, pomimo tego, że zaczynamy od pierwszego dnia znowu. Więc to jest fajna rzecz. Dobra, dzień ósmy. No i tak jak mówiłem, no, to jest trudniejsze dla gracza, że wiecie, jest większy labirynt, ale dla tej mało inteligentnej, sztucznej inteligencji to też jest takie utrudnienie i troszkę roboty, żeby mnie znaleźć, wiecie. Na początku to były to cztery proste rozwidlenia i bardzo łatwo było mnie znaleźć. Aktualnie tej sztucznej inteligencji też jest ciężko tutaj się odnaleźć w tym labiryncie. Zważywszy, że zauważyłem, chyba ona nie działa w ten sposób, że wiecie, jak ja coś robię, czy słyszę jakiś dźwięk, to biegnie do mnie. Przynajmniej nie odczuwam takiego czegoś. Przynajmniej ja czegoś takiego nie odczuwam. Czy to moje błędne odczucie? Nie wiem. Ja tam staram się przejść tą grę. O, tu nadchodzi, przechodzi. O, bardzo nadchodzi. Halo? Mnie tu nie było. Zapomnij, że ja w ogóle tu szedłem i idź sobie dalej. Dobry będzie, dobry. No idź tam. Idź tam. No kuźwa, musiałeś się cofnąć, cepie, co nie? Nawet bardzo tam jest. Halo. Ach, typie, proszę cię. Tak mnie nie złapiesz i tak. Idź stąd. No to teraz jak na złość poszedł na prawo, co nie? Żeby mi utrudnić robotę. No dole mnie jeszcze nie było, no nie było. To się w sumie mało różnicy robi, czy idę w dół, czy w lewo, czy w prawo. Bo coraz bardziej te pomieszczenia się po prostu ze sobą łączą. Mogę sobie pierdolnąć zupkę. Jebnę zupkę i będzie git. Tak mówi Borys! Ja was nie kłamię, tak Borys mi mówił, że jebnie zupkę i będzie git. Zobaczcie, jaki git jest. Jedną sobie zupkę i jest git. Jedną zupkę i będzie git. Borys! Jezu. Jezu, to znowu Borys! Ten, tyryn, ten, ten, tyryn. Aha, serio. Ten, tyryn, ten, ten, tyryn, ten. Dzięki. Dzięki, Borys. Za wprowadzenie mnie w błąd. Dzięki, Borys. Na ciebie to zawsze można liczyć. Borys! No to idę na prawo. Raczej na pewno to jest mój ostatni supplies, który muszę podnieść. Bardziej pod ręką, niż by się to mogło w ogóle zdawać. Elo! Czyli ósmy dzień przeszliśmy. Tego dalej się nie da otworzyć. No to lecimy dalej. Nie mam po co się tam przechodzić, bo ani nowych płyt, ani nowych skrapów nie znalazłem, więc to nie ma sensu w ogóle. Dzień dziewiąty. Dobra. Czyli można brać pod uwagę, że Borys żył tak fabularnie. Żył samotnie w tym miejscu przez 10 dni. Tak można tylko zakładać oczywiście. No bo my tu itemki zbieramy przez 10 dni. Bardzo dużo rozwidleń. Nawet masa rozwidleń. Chciałoby się rzec. Dobra. To jest odhaczone. Ta strona jest odhaczona. Idziemy na prawo teraz. Tu jest przejście. O, spójrzmy sobie. Nie ma nikogo. Słyszę, że gdzieś w okolicy chodzi pędzierz, jak wyjebany. Okej, czyli lewo i dół mam już ogarnięte. On jest po prawej. Ta pójdę do góry. Ta, ten, 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 ten.
Teren, ten, ten, teren, ten. Aha, już wiemy, dlaczego jest po prawej. Po prawej jest reszta części. Chodź. No, chodź, jak masz iść. Chodź. Chodź, tylko pójdź w inną stronę. Będę bardzo ci wdzięczny. O, dziękuję, Bendiaczku. Ciebie to zawsze można liczyć. On dość szybko tam zrobi to kółko, więc lepiej się tutaj pośpieszyć troszkę. O, cholipka. Itemek, itemek. Okej, zostały mi trzy itemki, prawdopodobnie właśnie z tej strony. Przydałoby się sobie jebnąć kawusie w sumie, a raczej zupenkę. Zupenkę fubę łebnąc. Zaraz sobie wypijemy zupę. 51 minut nagrania. Ile ja się nasiedzę nad tubą? O ku... Serio? Ej, ja go najpierw słyszałam u dołu, później wydawało mi się, że słyszę go u góry. Więc zacząłem iść na dół, wyszło na to, że był na dole. Co jest, kuźwa? Typie. Ja muszę semanę odnowić. Daj mi coś zjeść. O, bo zaraz to padnę. To jest podstawa aktualnie. Dobra. Robię sobie jeszcze jedną zupkę. I teraz spacerki. To jest kość. O! Został mi klucz do zebrania. LOL. Mam nadzieję, że będzie tutaj od razu pod ręką już. W jakimś pomieszczeniu, gdzie mogę go łatwo wyminąć. Nie? A, nie ma tak łatwo. No cóż, no to wracamy. I znaleźć ten klucz. To już będzie dziewiąty dzień za nami. Ej, to łatwo idzie. Myślę, że tu... A. Chciałem powiedzieć, że myślę, że tu na dole będzie, ale nie. Bardzo się pomyliłem. A zajrzyjmy. Nic nie ma, okej. Okay. Okej. Okay. Nie, to nie. Maksymalnie na prawo, nie pójdę tu na dół. Tu mnie zaskoczył ostatnio. Czysto teoretycznie to właśnie tu będzie leżał ten klucz. A to tylko moja teoria. Proszę. Skrapa chcę. O, jest i klucz. Dobra, to elo, to już wygrane. Teraz muszę poczekać, aż on tu przybiegnie. Jak on przybiegnie, go wyminę, muszę iść do góry i na lewo. Easy! Dziewiąty dzień tak naprawdę już jest za nami. Siema, Bendy. Idziesz tędy, to ja idę tędy. Lol cię typie, ja już przy windzie jestem. Dziewiąty dzień za nami. O, i dwie rzeczy mam już pod ręką. Nie za łatwo trochę? Lol. Dwie rzeczy mam już tuż pod ręką od razu. Na starcie. Ja sobie zostawię na koniec. Otworzę sobie szafeczkę. Wiecie, to jest taka moja taktyka, żeby zostawiać sobie jakiś jeden itemek jak najbliżej ucieczki. O! Pana się tu nie spodziewałem. Jak najbliżej ucieczki, żeby móc właśnie... Jakby to powiedzieć, mieć easy win. Bo wiecie, on mnie permanentnie zaczyna gonić, jak zbieram ostatni itemek. Więc jak tu mam dwa ostatnie tuż przy windzie, to wiecie. To mam easy win. Dobra, on sobie poszedł na prawo, to ja pójdę sobie w dół. Bye!
Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. To jest szafka co najwyżej. Mówię, już zapamiętałem rozkład pomieszczeń. O, kolejne dwa itemki tuż obok siebie. I ta gra mi się podkłada. Co jest? Ta gra mi się definitywnie podkłada. Ja rozumiem, że jestem zajebisty w tą grę. Ale już bez przesady, no gro, troszkę popisz się. Swoimi umiejętnościami zaskocz mnie. Bo jeszcze tylko dwa itemki znajdę w terenie i ja mam wygrany 10 poziom. Jeśli dobrze ogarniam, to będzie właśnie ostatni poziom. Chyba, że gość nagrał po prostu 10 dni. A, powiedz sobie. A tak naprawdę można to na przykład przychodzić na rekord. Czyli ile dni przejdziesz, tyle przejdziesz, to wtedy wiecie, co bym zrobił? Wtedy bym zrobił live'a z tego. Żeby przejść jak najwięcej dni. Gdyby to tak działało, oczywiście. O tak, to by było zajebiste. Później by na kanał wleciał jakiś taki odcinek. O. Zmontowany przez Zukato, wiadomo. W którym by był tak jakby wycinki tylko. Jakichś najśmieszniejszych fragmentów. Coś jak Showdown Bandit, ale chyba bardziej okrojone, chyba jeszcze bardziej. Bo nie ma sensu pokazywania pierwszych 10 dni, skoro te 10 dni przeszedłem. Ale że to jest randomowo generowany teren, no to jednak minimalnie by wypadało pokazać, co tu się działo. Udokumentować to, że no ja to przeszedłem faktycznie. Mam kolejny itemek. No ludzie, przecież to jest za łatwe. Ja rozumiem, że to jest niszowa rozgrywka, ale... Proszę was. Jest przy okazji pomieszczenie, w którym łatwo go wymina. Dobra, chodź. Uuu, był blisko, nie powiem. Nawet się trochę zlękłem. Teraz biegniemy na pełnej parze, nie będę oszczędzał zupy. Biegnę na pełnej parze na spawn, bo muszę zebrać aż dwa temki. I dopiero do windy. Gites! Teraz uwaga, że na tym kończy się rozgrywka. No, wydaje się, jakby się nie skończyła. Przeszliśmy do dnia 10, troszkę mi szkoda. A, skrapa znalazłem właśnie. Mamy już 4 na 10. Tfu, na 7. Pytanie, czy teraz będzie 11 poziom a la boss? Czy będzie po prostu kolejny poziom? No bo niemożliwe, żeby te poziomy się w nieskończoność, kurde, rozwijały. Chyba po prostu faktycznie to można sobie tutaj lecieć. Akurat tutaj jest część, co nie? Chyba to faktycznie można sobie lecieć na rekord. Tyle, ile dasz radę przejść, tyle przejdziesz. W sensie na raz. Ale chyba główną kwestią jest zebranie tych 7 fragmentów. Tych 7 skrapów. Tych 4 płyt ewentualnie. I otworzenie tej skrzyneczki jednak. To zakończy rozgrywkę w tej grze. W sensie pokaże to, co ta gra kryje. Fajnie. To sobie wiem, jak przyszedłeś poziom. Przejdźmy ten poziom, zobaczymy, co się stanie za 11. Jeśli 11 przejdę, będę miał normalnie 12, to tak jakby... Nie ma co w ogóle nad tym rozmyślać. To jest gra na bicie rekordów po prostu. Kto więcej udokumentuje tego, że przeszedł. Ponadto na zdobywanie przede wszystkim tych skrapów jednak. Kurde, liczyłem, że ta gra ma gdzieś jakiś koniec. No i pewnie ma, ta skrzynka jest końcem, ale... Kurde, myślałem, że te skrapy to jest bardziej taka dodatkowa znajdźka. Tak samo jak te płyty. A nie, że to będzie całkowity koniec, w sensie ten główny koniec rozgrywki.
Troszkę bez sensu, bo takie mało intuicyjne to jest. Gra rzuciła takie reguły. To ja takimi regułami gram. Jeśli tak będzie dalej to szło i wyglądało, to faktycznie prędzej zrobię live'a, gdzie będziemy po prostu to przechodzić na rekord, żeby jak najwięcej dni przejść. Fajnie byłoby to przejść. Jak wiecie, przejść, permanentnie przejść. Tak, żeby zobaczyć jakieś zakończenie czy cokolwiek. Właśnie ciekawostkę, tak jak mówiłem, na temat nadchodzącego Bendiego. Cokolwiek. Ludzie. Nie zostawiajcie mnie z taką pustką, proszę was. Gram w tą grę już prawie łącznie 2 godziny. Gameplayu mam w niej. Ja tutaj nic nie znalazłem w ogóle. No halo, Bendy się zbliża, druga część. Dlaczego tu nie ma żadnych ciekawostek? Albo to ja jestem ślepy jakiś. Pewnie to ja jestem jakiś ślepy. Albo mam rację z tą skrzynką. Dałoby się iść na górę. Ale akurat tu przyszedł, no. Idź. O, idziesz na dół, idealnie. Sobie tam na dole posiedź. A w tym czasie przejdę się na górę. Kurde, naprawdę myślałem, że to będzie jakiś taki koniec, że przejdzie się kilka dni. Na tym zakończy się rozgrywka. Ja wręcz po części na to liczyłem, że to będzie właśnie tak wyglądać. No co słyszeliście w sumie po moich spekulacjach? Jeszcze jednak jest większym idiotą niż mi się zdawało. Przechwalałem go za bardzo. W sensie jego inteligencję. Względem jego możliwości. Wolę zabrać ostatnią część tam. Stamtąd będzie mi łatwiej uciec. Ponadto i tak tu idzie. Dobra. Chodź tu, typie. Czekam na ciebie. Długo jeszcze? Byle trafić w drzwi, to jest zawsze ten stres. Byle w drzwi trafić. Elo cię. Ja wracam na górę. Bye. No dobra, no to widzę, że to faktycznie nie ma sensu nagrywania dalsze. Bo to można tak zbierać i zbierać te części. A pudełko się nie otwiera. Więc myślę, że to będzie po prostu na tyle. Zebraliśmy 4 na 7 części. I albo zrobię kolejne nagranie, gdzie będziemy po prostu od początku przechodzić i żeby tylko zebrać te skrapy. Albo zrobię gdzieś z czasem live'a, gdzie po prostu będziemy sobie bić rekord tutaj tych dni. Aktualnie ja się z wami żegnam. Tańczący Borys też się z wami żegna. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, coverach, live'ach. Nie wiadomo czym jeszcze, co się tutaj znajdzie na tym kanale. I cześć!